Buongiorno, Luciska. Słuchajcie, miałem wam nagrać film o muzyce, o prawach autorskich i o wykorzystywaniu muzyki do zarabiania na filmach w YouTube, tak? Czyli skąd pobrać taką muzykę za darmo, legalnie, bez większych problemów. Ale niestety moje szczury, nasze szczury, trochę nam przeszkadzały. Mi przeszkadzały w nagrywaniu tego filmu, więc postanowiłem, że pokażę wam, zaprezentuję i trochę opowiem o naszych szczurkach. To będzie taki czteroodcinkowy cykl zatytułowany nie, nasze szczury. Oryginalnie, nie? Dobra, na pierwszy ogień idzie metka. Czyli metafora. Generalnie to jest straszny drakichrust. Ona strasznie się wyrywa. Jest najmniejsza, znaczy była najmniejsza, dopóki nie wzięliśmy dwóch malutkich szczurków. Generalnie była taka słabowita i wydaje się, że ostatnia zmiotła. Po czym po naszemu zaskoczeniu okazało się, że jest to samica alfa w naszym stadzie. Trochę się stresuje, bo to nowy teren dla niej. Samica alfa i były z nią problemy, zawsze to był taki łobuz. Nie dopuszczała innych szczurków do miski z jedzeniem, odganiała je, siadała tak na misce. I łapami, pazurami i zębami, no zębami to nie, one nie gryzą, odpychały inne szczury. To było dla nas sporym zaskoczeniem, bo no gdzie łazisz, była po prostu najmniejsza, tak? W życiu nie spodziewałbym się, że takie chuchero jest w stanie tak rozrabiać. Kiedy dołączaliśmy nowe szczurki, czyli Elipkę i Hipkę, Elipsę i Hiperbolę do stada, strasznie broniła swojego terenu. Generalnie miesiąc je przyłączaliśmy. Nieumiejętnie, bo po prostu się na tym nie znaliśmy. Po czym poszliśmy do weterynarza i on to zrobił w 2,5 godziny. Dosłownie. No, to w każdym razie jak próbowaliśmy połączyć się, no to metka łapała te małe zęby, rzucała po całej klatce. No, mecia. No nie świsty, zaraz się wpuszczę. Nieśmiała jest. Generalnie te szczury jakoś nie przepadają za kamerą. No, także to jest taki łobuz. Mały łobuz. Pierwsza, mimo że była najmniejsza, jako pierwsza zaczęła skakać. Zawsze, nawet teraz, to już jest staruszka, ma prawie 2 lata. Teraz pierwsza wychodzi z klatki, kiedy puszczamy szczurki, żeby sobie tam polatały. Śmiga, co prawda już nie skacze, ale śmiga zdrowo. I się wyrywa, i się wyrywa. Tak, buzi, tak, buzi. No i buziaka. I buziaczka. Nie chcę. No właśnie, ona nie przepada za rozdawaniem buziaków, w przeciwieństwie do Alutki, którą pokażę wam w następnym odcinku. Alutka to taka nasza mała przylewa. No, także szczury mają swoje, tak jak ludzie, swoje charakterki. Mają swoje charakterki i pokazują je, pokazują. To są bardzo ciekawe i bardzo inteligentne stworzenia. Wbrew temu, co niektórzy mówią, tam pod jednym filmikiem moim swego czasu była taka dosyć, może nie burzliwa, no ale taka intensywna dyskusja na temat, czy szczury są stadne
tak dalej, że szczur może być jeden, że lepiej poświęcać więcej uwagi jednemu szczurowi. Bzdura. Bzdura. I tyle w tym temacie. Inaczej może. Nie tyle. To zostało naukowo udowodnione, że szczury są stadne i źle się czują, kiedy są same. Naukowcy prowadzący badania na szczurach celowo odłączali szczurki od stada, żeby zobaczyć, czy tak faktycznie jest. I jest. Szczury były smutne, szybciej, częściej chorowały, no i źle się czuły. Poświęcanie uwagi. Wy szczurom czegoś takiego nie zrobicie, jak iskanie. Owszem, możecie się przytulać, bawić w ogóle, ale to nie to. Ciężko jest ze szczurem spać ze względu na jego malutkie rozmiary. Można go po prostu wycisnąć. Dobra, nie przynudzam. Trzymajcie się. Cześć.